Otworzyła drzwi. Przed nią stała nieznajoma kobieta, która ewidentnie nadużywała alkoholu. Pod oczami były widoczne ciemne kręgi, a wyglądała bardzo niechlujnie. Co więcej, kobieta wydzielała intensywny zapach z przebytej libacji. Kogo pani szuka? zapytała Tatiana, ogarniając ją nieprzyjemne przeczucie. Mieszka tutaj Tatiana Lemska. Tak, to ja. Czym mogę pomóc? Już mi pani pomogła, uratowała pani mojego syna, a teraz przyszłam go zabrać. Tatiana poczuła, jak ziemia usuwa się spod nóg, że stało się to, czego nawet bała się pomyśleć. Była tak przerażona, rosła w niej determinacja, że nie odda dziecka nikomu, nawet jeśli będzie musiała zabić tę kobietę. Była wiosna, dni były bardzo ciepłe, czuć było nawet zbliżające się lato. Po chodniku powoli szły dwie przyjaciółki, rozmawiając o żywionie. Tatiana, a gdzie w końcu zdecydujesz się studiować? Na psychologię czy na prawo? Nadal nie rozumiem. Zdecydowałam się na prawo, a ty? A ja z tobą. Nie chcę iść na medycynę. Mama już mnie tym męczy. Nie wiem, dlaczego tak bardzo chcę, żebym była lekarzem, nie znoszę zapachu szpitala ani ludzi w białych kitlach. A dlaczego ich tak nienawidzisz? Tak, mój tata ciężko chorował, wiesz, że go z nami nie ma już dwa lata. Więc lekarze nic nie mogli zrobić, chociaż powinni. Uważam, że to przez nich mój ojciec nie żyje. Elejne, przestań, nie martw się, proszę. Wiem, że ci wciąż jest źle, ale porozmawiajmy teraz o czymś innym. Nie chcę, żebyś smuciła się. Dobrze, a propos, idziesz na urodziny Natalii? Ona chyba też dała ci zaproszenie. Tak, ale nie pójdę, nie mogę jej znieść. Nie znosimy się od pierwszej klasy. Nawet na początku nie zrozumiałam, że to ona, ale potem usłyszałam, jak mówi swojej przyjaciółce, że nie trzeba jej kupować prezentów, tylko dać pieniądze. Chce kupić nowy telefon, więc zaprasza wszystkich. Więc ja nie pójdę. No to ja też nie pójdę, chociaż na początku bardzo chciałam. Może jednak zmienisz zdanie? Co masz na myśli? Że zmienię zdanie? Elejne, zrozum nie mam zbędnych pieniędzy i wiesz, to jakoś nie w porządku. Dasz jej trochę pieniędzy, wszyscy będą mówić, że jestem biedna albo skąpa, a dużo pieniędzy nie mam. Nawet gdybym miała, też potrzebuję pieniędzy. A u nas teraz finansowo jest ciężko mama cały czas pracuje. Ale pensja ma małą i ledwo wiążemy koniec z końcem. Widzisz, a ty chciałaś iść na urodziny. Zobaczysz, cała klasa pójdzie, a następnego dnia dowiemy się, kto dał jej najlepszy prezent, i ona na pewno to ogłosi. Tak, prawdopodobnie Tymur właśnie tak zrobi. Wiesz przecież, że on jest z tych lepszych domów. Lepiej by było, gdyby jej od razu telefon kupił. Dla niego to przecież nic nie znaczy. Ona najprawdopodobniej właśnie na to liczy. Tylko wydaje mi się, że on też nie przyjdzie. On, Natali, nie cierpi. A jej ciągle wydaje się, że wszyscy mężczyźni na naszej planecie powinni leżeć u jej stóp. Tak, ma o sobie bardzo wysokie mniemanie, ale cóż. Niech myśli, jak chce. Tylko Tymur ostatnio zaproponował mi, żebyśmy się zaczęli spotykać. Serio. To dopiero coś. A dlaczego mi nic nie powiedziałaś? Nie wiem, chyba jakoś sama nie traktowałam tego poważnie. Zwłaszcza, że już kończymy szkołę, za tydzień egzaminy i bal maturalny. Gdzie tam jeszcze spotykanie się? Nie, Tatiana, nie masz racji. A może sama byś chciała, żeby taki chłopak był przy tobie? Ja bym chyba umarła z radości. Dobrze, pomyślę nad tym. Nawiasem mówiąc, powiedziałam mu to samo: W każdym razie idę teraz do domu, a po obiedzie czekam na ciebie. Będziemy się przygotowywać do egzaminów. W domu nikogo nie było. Tata wyjechał w delegację, a mama Tatiany wracała z pracy bardzo późno. Pracowała nad raportem i mówiła, że ma jeszcze dużo pracy. Tatiana przebrała się i poszła do kuchni. Postawiła podgrzać zupę i wsadziła kotlet do mikrofalówki. Gdy już piła herbatę, zadzwonił telefon. Tatiana, cześć, co robisz? Cześć, jem obiad, a ty dlaczego dzwonisz? zapytała, czując jak serce jej zabiło. To był Tymur. Bardzo jej się podobał i to nie tylko jej, wszystkie dziewczyny były nim zachwycone. Był bardzo przystojnym młodym człowiekiem, a do tego bardzo mądrym. Uczył się świetnie, przy tym zawsze był skromny. Chciał zapytać, a co robisz dzisiejszego wieczoru? Ma przyjść do mnie Elaine. Chcemy się przygotować do egzaminów, a potem prawdopodobnie będę całkiem wolna wieczorem. To świetnie. Zabierz swoją przyjaciółkę i chodźmy do kina. Wyszedł fajny film Venom. Może słyszałaś? Oczywiście. Reklamują go już od miesiąca. Dobrze, zadzwonię do Elini i uprzedzę, że wieczorem idziemy do kina, żeby się odpowiednio ubrała. Okej. Okay. W takim razie do wieczora. Tatiana poczuła, jak płoną jej policzki. Gdyby w klasie dowiedzieli się, że waha się nad jego propozycją przyjaźni, uznaliby ją za szaloną. Wyobrażała sobie minę Natalii, kiedy dowie się, że Tymur zaproponował spotykanie się nie najpiękniejszej dziewczynie na świecie. A zwyczajnej dziewczynie o imieniu Tatiana. Wybrała numer Elini i czekała na odpowiedź. Tatiana, dzwonisz, żebym nie zasnęła po obiedzie. Nie, Elejne, chciałam tylko powiedzieć, że dzwonił Tymur i zaprosił nas do kina. Więc ubierz się odpowiednio, bo cię znam, przyjdziesz do mnie w tych starych sportowych spodniach, które już nikt nie nosi, i w podartej koszulce. Ale przecież mieszkamy obok. Chodzę tak jak w domu. Dobrze, zrozumiałam, ubierz się przyzwoicie. A wiesz, czy przyjdzie sam, czy z kimś? W głosie przyjaciółki pojawiły się wesołe nuty. Nie mam pojęcia. Szczerze mówiąc, wszystko mi jedno. Po prostu bardzo chcę iść do kina. Dobrze, to wszystko, na razie. Muszę jeszcze umyć naczynia i posprzątać w domu, zanim przyjdziesz. Tatiana już ładowała pranie do maszyny, gdy przyszła do niej elejne. No i jak wyglądam? Tatiana spojrzała na przyjaciółkę i głośno się roześmiała. Przypominała ciocie z lat osiemdziesiątych. Brakowało jej tylko siatki na zakupy w rękach. A ja nie rozumiem, co jest śmieszne. Widziałaś siebie w lustrze. Zamierzasz tak iść do kina. Nie kompromituj mnie, Elaine. Błagam cię. Ale wzięłam od mamy spódnicę i bluzkę. Szczerze mówiąc, nie mam co na siebie włożyć. Odkąd ojca nie ma, brakuje nam pieniędzy. Starcza tylko na jedzenie, więc mama dawno nie kupiła mi ubrań. Nie pójdę przecież do kina w swoich szkolnych spódnicach i białych koszulach. No, to rozumiem. Z ubraniami ci pomogę. Mój tata przewozi mi z zagranicy dżinsy i różne garnitury, więc coś ci dobierzemy. Nawiasem mówiąc, mogę ci parę spodni podarować. Chodź ze mną do mojego pokoju. Gdy Tatiana otworzyła swoją szafę, Elejne westchnęła. Wow, naprawdę czas cię rozbroić. Masz tyle ciuchów, że jestem w szoku. Nie widziałaś szafy mojej mamy. Tam dopiero jest cały sklep odzieżowy, a moja jest jeszcze bardzo skromna. No to zdejmij wszystko, co masz na sobie. Założę na ciebie te dżinsy, koszulę. I zanim to wszystko przymierzysz, idź proszę do łazienki się umyć. Kosmetyki masz chyba z lat 50. Taką pomadkę marchewkowego koloru widziałam tylko w starych filmach. Dobrze, zaraz się umyję. A my się nie malujemy. Nie będziemy się malować, tylko trochę podkreślimy rzęsy, ładnie uczeszemy włosy. Moja mama mówi, że w młodości uroda powinna być naturalna. Malują się już kobiety, które mają zmarszczki i którym opłaca się to wszystko ukryć pod warstwą kosmetyków. Jasne, po prostu nikt mnie tego nie uczył. I robię wszystko tak, jak robi moja mama. Widzę, jak się maluje, więc też postanowiłam spróbować. Elejne poszła do Łazienki, a Tatiana smutno patrzyła za nią. Pamiętała, jak dobrze żyli, kiedy żył ojciec Elini, i jak po jego śmierci wszystko poszło w ruinę. Westchnęła i wyjęła ubrania. No dobrze, chyba już wszystko zmyłam z twarzy. Zobacz, proszę. Tak, wszystko super. Teraz znowu rozpoznaję swoją przyjaciółkę, bo na początku nawet trochę mnie przestraszyłaś swoimi jaskrawymi kolorami, które miałaś na twarzy. No już przestań się ze mnie nabijać, dobrze. Chodź, przymierzę coś. Dawno nie miałam na sobie tak fajnych rzeczy. Kiedy przymiarki dobiegły końca, a Elejne zaczęła wyglądać przyzwoicie, Tatiana wzięła dużą torbę i złożyła do niej garnitur, bluzki i spodnie. Oto, zabierzesz to do domu i proszę, jeśli masz jakieś problemy, mów mi. Proszę, zawsze ci pomogę. A nie będziesz miała problemów z rodzicami za to, że dajesz mi takie drogie rzeczy, czy im nic nie powiesz. Mamie na pewno powiem, nie mam przed nią tajemnic. Nie martw się o to. A ty mnie znasz, nie lubię kłamać, więc niczego przed nikim nie będę ukrywać. No to chodźmy. Bo tak długo się z tobą zabawiałyśmy, że za dwie godziny musimy już wychodzić. Chodźmy chociaż powtórzyć kilka tematów z matematyki. Dojechały do kina i zobaczyły Timura, który nie stał sam, ale z jakimś chłopakiem. O, dziewczyny, cześć! Poznajcie, to mój przyjaciel Sergiusz, znamy się od dzieciństwa, tylko on uczy się w innej szkole. Sergiusz to Tatiana i Elejne, moje koleżanki z klasy. Tatiana zauważyła, że Sergiusz bardzo się spodobał Elenie i cieszyła się za przyjaciółkę, bardzo chciała, żeby się zaprzyjaźnili. Niestety, radość jej była krótka. Kiedy przed filmem weszli do kawiarni, okazało się, że Sergiusz ma dziewczynę, która dzisiaj nie mogła pójść z nimi. Jesteśmy ze Swietłaną od pierwszej klasy razem. Po szkole idziemy na studia, a za rok bierzemy ślub. Wszystko już jest zdecydowane. To wspaniałe. Chociaż wydaje mi się, że to za wcześnie. Czy nie chcesz jeszcze trochę poszaleć? Zapytał Tymur. Nie, nie chcę. Widać, że nie jesteś zakochany. Gdybyś kochał, to byś zrozumiał, o czym mówię. Ale dlaczego? Ja wiem, co to miłość, ale ślubu na razie nie planuję. A ty, Tatiana, wyszłabyś za mąż tak wcześnie? Nie, na razie nawet o tym nie myślę. Spotykanie się to jedno, a już mieszkanie razem, do tego jeszcze nie jestem gotowa. Wierz mi, gdy się naprawdę zakochasz, będziesz chciała właśnie mieszkać razem, być z kimś na stałe. Wiem, o czym mówię. Tatianie film się nie spodobał, spodziewała się czegoś innego. Reklama tego filmu była świetna. I od pierwszej sceny wydawała się interesująca, ale film okazał się nudny i nieciekawy. Tak, spodziewałem się więcej, ale jak zawsze to tylko rozczarowanie. Nie dam się już nabrać, nie będę oglądał reklam, tylko od razu recenzję. Nie ufaj też recenzjom, zanim poszedłem do kina, przeczytałem je i wszystkie były pozytywne. Najwyraźniej chcieli, żeby wszyscy go obejrzeli, więc pisali, że jest wspaniały. Jasne, wszędzie oszustwo, choć z awatarem tak nie było, reklama i film były na wysokim poziomie. A wam, dziewczyny, jak się film podobał? Nie bardzo, po prostu lubię aktora Toma Hardyego, ale tutaj jakoś nie dał rady, momentami patrzeć na niego było nieprzyjemnie. Sergiusz odjechał, a Tymur poszedł odprowadzić dziewczyny do domu. Przy domu Tatiany, kiedy już miała iść, Tymur przypomniał jej o swojej propozycji. No więc, Tatiana, pomyślałaś. Chodźmy się spotykać. Oczywiście, nie jestem Sergiuszem, jeszcze nie kocham tak jak on, ale już od dawna mi się podobasz, tylko zawsze brakowało mi odwagi, żeby do ciebie podejść. Pomyślałam, spróbujmy, tylko nie sądzę, abyśmy doszli tak daleko, jak twój przyjaciel. Pewnie jego dziewczyna jest niewyobrażalnie piękna, skoro on tak unosi się w obłokach. Ona jest najzwyklejsza. Zaraz ci pokażę jej zdjęcie. Wyciągnął telefon i po chwili Tatiana patrzyła na zdjęcie, na którym byli Tymur. Sergiusz i dziewczyna, która według Tatiany była daleka od piękności, poza tym nosiła okulary, które ją dość mocno oszpecały. No proszę, myślałam, że tam jest piękność. Teraz rozumiem, jak ją widzi Sergiusz. Dla niego ona naprawdę wiele znaczy, ale kto by pomyślał. Wiesz, Swietłana to naprawdę fajna osoba, prawdziwy przyjaciel, przy tym bardzo inteligentna. Jej ojciec chce ją wysłać na studia za granicę, tylko ona z powodu Sergiusza tam nie chce jechać. Planowaliśmy jechać we troje, ale u Sergiusza się nie udało. Jego ojciec ma teraz problemy finansowe, więc wygląda na to, że będziemy studiować tutaj. Jasne. A ty zaproponowałeś mi spotykanie się. Kiedy zrozumiałeś, że nie pojedziesz studiować, czy z innego powodu? Nie będę kłamał, tak, to odegrało swoją rolę. Na początku nie widziałem sensu, myślałem, że tylko zaczniemy się spotykać, a ja muszę wyjechać, a w miłość na odległość nie bardzo wierzę. Ja też, zwłaszcza, że zacznie się nieufność, a to najgorsze. Tatiana, cieszę się, że przyjęłaś moją propozycję. Zaprosiłbym cię do kawiarni, tylko widzę, że się spieszysz do domu. Chyba nie wolno ci wracać późno do domu? Tak, mam to bardzo surowo, więc już muszę iść, inaczej mama będzie się martwić. A twój ojciec się o ciebie nie martwi? Martwi się nawet bardziej niż mama. Tylko teraz jest w delegacji i go nie ma. Jasne, w takim razie do jutra. Dobranoc, mała, zobaczymy się w szkole. Tymur pochylił się i delikatnie doknął ust tatiany. Po tym pocałunku tatianie wydało się, że ziemia uciekła spod jej nóg, co było tak miłe, że nawet się zmieszała. Nie pamiętała jak weszła na czwarte piętro, tylko w domu trochę doszła do siebie. Weszła do pokoju i zobaczyła, że mama zasnęła na kanapie. Przykryła ją kocem i też poszła spać. No jak wam wczoraj wszystko się skończyło? Spytała Elejne rano, kiedy szły do szkoły. Pogadałyśmy trochę, a potem poszłam do domu. Wiesz przecież, u mnie w domu są z tym surowe zasady, muszę być w domu o dziesiątej. Rozumiem, a moja mama w ogóle nie zwraca na mnie uwagi ostatnio, chodzi jak zombie. Po zakończeniu szkoły dziewczyny dostały się na uniwersytet. Elejne wciąż miała wątpliwości, bo nie wiedziała, czy chce być prawnikiem. Ale chęć bycia blisko Tatiany zwyciężyła i dostały się razem. Zobacz, Elejne, żebyś nie skończyła pięć lat nauki, a potem zrozumiała, że to nie dla ciebie. Wybrałam tę profesję, bo chcę być prawnikiem, a co do siebie mam wątpliwości. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Powiedz mi lepiej, jak u ciebie z Timurem? Spotykacie się? Tak, choć ostatnio rzadziej, bo przygotowywaliśmy się do rekrutacji. Ale dzwonimy do siebie, a on wysyła mi SMSY co pięć minut. Nawet wyłączyłam dźwięk w telefonie, bo ciągłe pikanie przychodzących wiadomości mnie już mocno irytuje. Masz szczęście, że takiego chłopaka złapałaś. A ty go kochasz? Wiesz, Elejne, boję się, że to uczucie jest silniejsze u mnie niż u niego, i ciągle sobie o tym przypominam. A propos, Sergiusz wkrótce się żeni, chyba nie będą czekać roku, jak planowali wcześniej. Swietłana to naprawdę bardzo fajna osoba i bardzo miło się z nią rozmawia. Mam nadzieję, że nie jest twoją najlepszą przyjaciółką, bo zaczynam być zazdrosna. Przestań, wiesz przecież, że nie rozumiem, jak można zazdrościć innej dziewczynie. Zapoznam cię z nią, choć ona już o tobie wie. Ciągle jej o nas opowiadam. Rozpoczęły się zajęcia na uniwersytecie, a Tatiana rzadziej widywała się z Timurem, ale widziała, że jego zainteresowanie nią nie zniknęło i nadal zasypywał ją SMS-ami. W niedzielę postanowili się spotkać i pójść na spacer do parku. Tatiana, tylko proszę cię: nie zabieraj swojej przyjaciółki, chcę być z tobą sam, żeby nikt nam nie przeszkadzał. Mam dla ciebie przeciwne pytanie. Znajdźmy jej chłopaka. Masz jakichś znajomych, którzy nie mają dziewczyny? Pomyślę, co można zrobić. Tylko w niedzielę chcę, żebyś była sama. Spędzili razem wspaniały czas, a Tatiana z przerażeniem zdała sobie sprawę, że zakochuje się w Timurze coraz bardziej. Widziała, że on odnosi się do niej spokojnie i że nie ma u niego wielkiej miłości. Po prostu mu się podobała. On szczerze o tym mówił, ale słów kocham cię od niego nie usłyszała. Wiesz, Elejne, zaczynam się bać. W pewnym momencie on mi powie, że się zakochał, a moje serce rozpadnie się na kawałki. Bardzo się tego boję. Skąd wzięłaś takie przypuszczenia? Przecież widać, że jest od ciebie zwariowany. Nie zauważasz, jak na ciebie patrzy. Wygląda na to, że mógłby cię połknąć. Zawsze jest dla ciebie czuły, zawsze stara się zrobić coś miłego. A ty jak mała dziewczynka ciągle się czegoś boisz. Nawiasem mówiąc, poprosiłam Timura, żeby znalazł dla ciebie chłopaka. Może któryś z jego znajomych ci się spodoba. Wieczorem do Tatiany przyszła Swietłana i przyniosła zaproszenie na ślub. Słuchaj, Tatiana, chcę, żebyś była druchną na moim ślubie. Wiem, że jesteście z Timurem razem, a ponieważ on będzie drużbą, to logiczne będzie, jeśli ty będziesz druchną. Poza tym i tak nie mam innych przyjaciółek, więc doskonale się nadajesz. Swietłana, zawsze podobała mi się twoja szczerość. Prawda, czasami mnie szokuje, ale zaczynam się do tego przyzwyczajać. Prawdopodobnie dlatego nie masz przyjaciółek, CEO. Prawdopodobnie dla dziewczyn byłam białym krukiem, i tylko z tobą znalazłam wspólny język. Zatem, jeśli dobrze zrozumiałam. Zgadzasz się? Tak, z przyjemnością będę twoją druhną na weselu. Wesele było wesołe. Prawda, wieczorem tatiana poczuła zmęczenie i ból nóg, ponieważ nowe buty obcierały ją. Chodź zatańczymy. Jeszcze chwilę, a potem zawiozę cię do domu, zaproponował jej tymur. Tatiana uśmiechnęła się, ale idąc za nim na parkiet, jęczała z bólu. Zauważył jej pełen ból wzrok i zapytał: Tatiana, co się stało. Jesteś blada, źle się czujesz. Wszystko w porządku, po prostu nogi bolą i nowe buty mocno mnie obtarły. Boże, co ty za człowiek, a dlaczego od razu mi o tym nie powiedziałaś? Złapał krzesło i posadził na nim Tatianę. Usiądź na chwilę, zaraz wrócę. Po pięciu minutach wrócił i podniósł ją na ręce. Wyjaśniłem nowożeńcom, że źle się czujesz, i powiedziałem, że zawiozę cię do domu. Prawda, Swietłana chyba ma ten sam problem. Ona sama ledwo trzyma się na nogach. Więc to wszystko w samą porę. Gdy podjechali do domu, Tymur odwrócił się do Tatiany i zapytał: Mam cię za na rękach? Nie, nie trzeba, sama dojdę. Dobranoc, jutro się odezwiemy. Otworzyła drzwi samochodu, by wysiąść, ale Tymur ją zatrzymał. Słuchaj, Tatiana, dzisiaj na weselu naszych przyjaciół w końcu zrozumiałem, co miał na myśli Sergiusz. Też chcę ci złożyć propozycję. Po skończeniu uniwersytetu weźmy ślub. Bardzo cię kocham i nie chcę cię stracić. Tatiana milczała, patrząc na niego i nie mogła uwierzyć, że usłyszy te słowa od Timura. No co, milczysz. Nie chcesz wyjść za mnie za mąż. Zgadzam się, po prostu odpowiedziała Tatiana. Uf, na szczęście, a to się już wystraszyłem. Wydawało mi się, że odmówisz. Chodź, doprowadzę cię do domu, wyglądasz na zmęczoną. Nie chcę, żebyś zemdleła. Wysiadasz, pomogę ci. Tatiana długo nie mogła zasnąć. W jej głowie echo dawały słowa Timura, a serce wyskakiwało jej z piersi. Wstała i poszła do kuchni, by wypić Walerianę. Rozumiała, że musi się uspokoić. W ostatnim roku studiów Tymur powiedział Tatianie, że jego ojciec pilnie potrzebuje prawnika w firmie i chętnie zatrudni przyszłą synową. Więc z pracą u ciebie wszystko będzie dobrze. A przy okazji zagrajmy wesele od razu. Nawet wiem, co chcą nam rodzice podarować na wesele. A ja nie wiem. I CEO. Dają nam mieszkanie. Bardzo się cieszę, że moi rodzice znaleźli wspólny język z Twoimi, a nasze mamy w ogóle stały się przyjaciółkami. O to wiem. Godzinami gada przez telefon z mamą. A mój ojciec w ogóle ciągle jeździ do Twojego, żeby zagrać w golfa. Wydaje mi się, że są z siebie zachwyceni. To wspaniale. No dobrze, muszę już jechać. Po prostu nie chciałem dzwonić, chciałem cię zobaczyć. W weekend jedziemy na działkę. Trzeba pomóc babci. Więc zobaczymy się dopiero w poniedziałek. Nie tęsknij za mną, proszę, nigdzie bez mnie nie chodź. A jeśli twoja przyjaciółka będzie chciała cię zobaczyć, niech przyjdzie do ciebie do domu. Dobrze, będę siedzieć w domu. Zresztą będę dzwonić do ciebie przez wideokonferencję, żeby się upewnić, że spełniasz moje prośby. Po ślubie Tatiana i Tymur pojechali w podróż poślubną. To była cudowna tydzień. Tatiana widziała, że jej mąż czuje się z nią bardzo dobrze, ale ona była szczęśliwa przede wszystkim. Było trochę smutno, że mieli tylko tydzień. Ale mieli już swoje obowiązki, i w poniedziałek Tatiana musiała stawić się w swojej nowej pracy. Dwa lata minęły niezauważenie. Tatiana miała wspaniałą pracę, kochającego męża, który zawsze starał się zrobić coś miłego dla niej, kiedy tylko miał wolny czas. Prawda, rodzice zaczęli dawać do zrozumienia, że bardzo by chcieli już opiekować się wnukami i że są gotowi stać się babcią i dziadkiem. Tatiana sama chętnie by już urodziła, a Tymur nie był przeciwny dziecku, ale za każdym razem, gdy robiła test, wynik był negatywny. Gdy zbliżał się koniec ich trzeciego roku, wciąż nie mogła zajść w ciążę. Tatiana zdecydowała się pójść do szpitala i zbadać się. Oddała wszystkie badania, a lekarz powiedział jej, że jak tylko będą gotowe wyniki, to ją powiadomi. Czwartego dnia w końcu zadzwonili z szpitala, prosząc Tatianę o przyjście na wizytę u lekarza. To ją zaniepokoiło i zrozumiała, że coś jest nie tak. Kochanie, nie martw się, może to coś nieistotnego, a lekarz chce ci po prostu przepisać leczenie. Więc się nie denerwuj, wszystko będzie dobrze. Lekarz długo i żmudnie posypywał jakimiś medycznymi terminami, które dla Tatiany były kompletnie niezrozumiałe. Nie wytrzymała i zapytała: Doktorze, czy może mi pan po prostu powiedzieć, co ze mną nie tak? Dobrze, kochanie, powiem ci wprost, jesteś bezpłodna, nigdy nie będziesz mogła mieć dzieci. Dla Tatiany to była jak grom z jasnego nieba. Była gotowa na wszystko, tylko nie na to. Szedłszy do domu, zastanawiała się, jak przekaże tę wiadomość swojemu mężowi. Zrozumiała, że jej szczęśliwe życie po takiej wiadomości od razu się skończy. No więc, kochanie, co opowiedział lekarz: Wszystko z tobą w porządku. Powiedział mi, że nigdy nie będę miała dzieci, jestem bezpłodna i żadne leczenie mi nie pomoże. Tatiana postanowiła od razu wszystko powiedzieć mężowi. Wiedziała, że nie znosił kłamstw i czuł fałsz na kilometr. Tymur długo patrzył na Tatianę, ale nic nie powiedział. Tej nocy nie nocował w domu. Nie miała do niego pretensji i nie była na niego zła. Wiedziała, że Tymur bardzo chciał mieć dzieci i że jego miejsce jest już nie z nią, ale z inną kobietą, która będzie mogła mu je urodzić. Rano przyszła do pracy i z przerażeniem czekała, kiedy Teść węźwie ją do swojego biura i powie, że ma się wynieść z jego firmy, z życia jego syna. Ale czas mijał i nikt jej nie wzywał, więc trochę się uspokoiła. Wieczorem przyszedł Tymur i zaczął pakować rzeczy. Przepraszam cię, Tatiana, muszę być sam i wszystko dobrze przemyśleć. Rozumiem, że zostawiam cię w tak trudnym momencie, ale inaczej nie potrafię. Dlatego lepiej odejdę. Rodzicom na razie nic nie powiedziałem i bardzo Cię proszę, Ty też na razie nic nie mów. Następnego dnia Tatiana wzięła zwolnienie lekarskie, zdając sobie sprawę, że w takim stanie niewiele pomoże w pracy. Zniknęła na trzy dni. Czwartego dnia zrozumiała, że musi jakoś żyć dalej i że nic nie można zmienić. Psychicznie przygotowała się do rozwodu i uspokoiwszy się, postanowiła posprzątać w mieszkaniu. Gdy w pokojach zapanował idealny porządek, na duszy Tatiany zrobiło się spokojniej. Spakowała śmieci do worków i postanowiła je wyrzucić. Podchodząc do śmietników, już wrzucała worki, kiedy nagle usłyszała ciche płacze. Tatiana zajrzała do śmietnika i zobaczyła mały zwitek, który się poruszał i wydawał niezrozumiałe dźwięki. Gdy go wyjęła i rozwinęła, za nie mówiła. W kocu był zawinięty niemowlak który miał ceo najwyżej dwa dni. Rzuciła resztę worków i, trzymając dziecko na rękach, poszła z nim do domu. W domu rozwinęła go i zobaczyła, że to był bardzo ładny chłopiec, bardzo głodny. Najpierw podgrzała mleko i postanowiła go powoli nakarmić z pipetki. Nakarmił się i zasnął, a Tatiana wybrała numer męża i modliła się, aby odebrał telefon. Tak, Tatiana, słucham, coś się stało. Tymur, czy możesz przyjechać do domu? Musimy poważnie porozmawiać. Tymur zrozumiał, że coś się stało i bez wahania powiedział, że będzie za 15 minut. Gdy przyjechał, Tatiana wszystko mu opowiedziała. Tatiana, nie rozumiem, czego ode mnie chcesz. Tymur, proszę, na razie nie składaj wniosku o rozwód. Chcę adoptować to dziecko, ale nie pozwolą mi na to, jeśli będę rozwiedziona. Proszę, pomóż mi, to moja jedyna szansa. Rozumiesz przecież, że sama nie mogę mieć dzieci. Dobrze, Tatiana, rozumiem. Nie będę składał wniosku o rozwód, rób tak, jak uważasz za stosowne. Będę czasami do ciebie zaglądał, pomagał finansowo. Rozumiem, że na razie nie będziesz mogła pracować. Dziękuję, Tymur, nawet nie wiesz, jak jestem ci wdzięczna. To nic takiego, załatw dokumenty, póki jestem. Zadzwoń na policję, węzwij pogotowie. Nie jestem prawnikiem, ale rozumiem, że to należy zrobić w pierwszej kolejności. Z ojcem porozmawiam sam. Więc nie martw się. Tatianie zajęło pół roku, żeby zebrać dokumenty i odebrać malucha. Wydawało się, że to nigdy się nie skończy. W końcu przywiozła rusłana do domu. Gdy załatwiała dokumenty, jej chłopiec przebywał w domu dziecka, a Tatiana odwiedzała go codziennie. Tymur tymczasem przygotował pokój dziecięcy, przyniósł wszystko, co potrzebne dla dziecka. Tatiana zdawała sobie sprawę, że bez pomocy Timura nie dałaby sobie rady. Tymur na razie nie wrócił, ale widziała, że nadal ją kocha. Tatiana czuła się najszczęśliwszą kobietą na świecie. Wydawało się, że to jej syn tak dobrze czuli się razem. W soboty przyjeżdżał Tymur, razem chodzili do parku. Na spacer. On także przywiązał się do dziecka, ale na razie nie chciał wracać do Tatiany. Podejrzewała, że ma kogoś innego, ale nawet nie przyszło jej do głowy, aby go o to obwiniać. Zrobił dla niej tyle, że wybaczyła mu wszystko, i była gotowa na to, że wkrótce się z nią rozwiedzie i ożeni się z inną. Gdy Rusłanowi skończyły się cztery lata. Tatiana oddała go do przedszkola, a sama wróciła do pracy. Teść był na zwolnieniu lekarskim i tymczasowo jego obowiązki wykonywał tymur. Uśmiechnął się, gdy rano zobaczył Tatianę i zapytał, jak się ma. Ostatnio w ogóle do nas nie przyjeżdżasz. Strasznie za tobą tęsknię, a Rusłan ciągle o tobie pyta. Ojciec zachorował. Było dużo pracy, ale dziś zabiorę cię do domu i pobawię się z Rusłanem. Najpierw go jednak zabierzemy z przedszkola. Tej nocy Tymur został nocować u Tatiany, tęsknili za sobą i nie spali całą noc. Rano Tatiana poczuła się źle i Tymur poprosił ją, żeby z synem została w domu, a sam pojechał do pracy. Po tej nocy zaczął często zostawać u Tatiany i pojawiła się nadzieja, że wszystko się ułoży. Była niedziela i Tatiana miała nadzieję. Gdy wyszła, trzęsła się cała, a w ciele czuła silną słabość. Mamo, czujesz się źle? Zapytał Rusłan. Słyszałem, jak biegłaś do łazienki. Nie martw się, synku, ze mną wszystko w porządku. Ty zostań w domu, a ja szybciutko pobiegnę do apteki. W aptece Tatiana wzięła lekarstwo na żołądek i już miała wyjść, ale wróciła i wzięła test ciążowy. Nie mogła sobie wytłumaczyć dlaczego, ale jakieś przeczucie podpowiedziało jej to zrobić. W Łazience bezmyślnie wpatrywała się w dwie kreski i nie mogła uwierzyć, że to się dzieje. Radość ogarnęła ją taką falą, że znów poczuła się źle. Muszę się uspokoić, pomyślała. Wieczorem wszystko powiem Timurowi. Ugotowała kaszę i posadziła syna do śniadania. Zadzwonił dzwonek do drzwi, a ona pomyślała, że to Tymur wrócił wcześniej do domu. Kobieta zapytała, czy mieszka tu Tatiana Łemska. Tak, to ja. Czym mogę pomóc? Już pomogłaś. Uratowałaś mojego syna, a teraz przyszłam go zabrać. Tatianie ściemniało się w oczach i poczuła się tak źle, że nie mogła sobie tego nawet wyobrazić. Milcząco patrzyła na kobietę i nie mogła wydusić słowa. W oczach zrobiło się ciemno i zrozumiała, że zaraz straci przytomność. Silne ręce ją podchwyciły i zaniosły do domu. Kochanie, wszystko z tobą w porządku. Tatiana skinęła głową i zobaczyła, że ta kobieta nie odeszła, tylko stoi w pokoju i patrzy na Rusłana, który też kręcił się wokół mamy, bo bardzo się o nią martwił. Próbowała wszystko wytłumaczyć Timurowi, ale nie mogła. Głos drżał, a łzy płynęły strumieniem z oczu. Tymur zabrał rusłana do pokoju i powiedział, że teraz będą mieli dorosłą rozmowę i lepiej będzie, jeśli on poczeka w swoim pokoju. Tatiana, słyszałem waszą rozmowę. Zrozumiałem istotę, więc nie musisz mi tłumaczyć. Teraz zwracam się do pani, kobiety. Jeśli nie chce pani usiąść za próbę zabójstwa, to lepiej opuści pani ten dom i wymarzę z pamięci ten adres i to, że kiedyś urodziła pani dziecko. Jeśli tak nie zrobi, obiecuję, że wsadzę panią do więzienia i dopilnuję, by zamknięto panią na długo. Kobieta cofnęła się i poszła do drzwi. Mogę złożyć skargę, to mój syn. Wie pani ceo. Idźcie skarżyć, a ja teraz dzwonię na policję. Mam tam bardzo dobre kontakty i napiszę na panią donos. Zobaczymy, co będzie dalej. Dobrze. Nie potrzebuję go. Może mi pani dać pieniądze? Wynoś się stąd, bo zaraz na pewno wezwę policję. Kobieta odeszła, a Tymur odwrócił się do Tatiany. Tatiana, czemu się tak wystraszyłaś? Przecież jesteś prawnikiem. To ty powinnaś jej to wszystko od razu powiedzieć, a nie mdleć. Naszego syna też przestraszyłaś. Co się z tobą dzieje? Tatiana nie wiedziała, jak wszystko wyjaśnić. Teraz nawet nie rozumiała, co ją bardziej niepokoi. Jasne, że nigdy w życiu nikomu nie odda słana. Tymur też by nikomu na to nie pozwolił. Ale mimo wszystko zostało jakieś paskudne, przerażone uczucie. A potem ten test to złe samopoczucie. Lekarz wyraźnie powiedział, że to niemożliwe, to jak to możliwe? I co najważniejsze, jak o tym powiedzieć Timurowi? Pomyśli, że specjalnie to robi, by go zatrzymać, chociaż nie, sama się tego nie spodziewała. W sumie Tatiana całkowicie się pogubiła i nie znalazła nic lepszego, jak tylko dać Timurowi szansę samemu dojść do wszystkiego. Timur patrzył na nią z jakimś niepokojem. Kobieta postanowiła już więcej go nie męczyć. Tatiana uśmiechnęła się, milcząc wyjęła z kieszeni test i podała go Timurowi. On zdezorientowany wpatrywał się w niego. A potem podniósł wzrok na Tatianę. Jeśli dobrze rozumiem, niedługo będziemy mieli dwoje dzieci. Tatiana kiwnęła głową. Tymur usiadł obok Tatiany. Wyglądał na takiego zagubionego, że wydało jej się, że wcale nie jest z tego powodu szczęśliwy. No cóż, czego ona chciała? Tyle czasu nie mieszkają razem. Oczywiście, ostatnio często tu bywa, ale nawet nie próbował wrócić. Może ma inną kobietę, a ona nigdy go o to nie pytała. Tatiana poczuła, jak łzy zbierają się w jej oczach, ale Tymur nagle wstał. Nie wyobrażasz sobie, jak się teraz czuję. To jakby zaczynać życie na nowo. Ach, nasza medycyna. Tatiana, płaczesz. No jasne, jakiż ja głupiec. Tymur ją objął. W takim razie pojadę po rzeczy. Przyjmiesz mnie z powrotem do domu, żono. Czy muszę znów na nowo Cię zdobywać? Tatiana uśmiechnęła się, pokręciła przecząco głową i znów zapłakała. Tym razem to były łzy szczęścia. Tymur jeszcze tego samego wieczoru przewiózł wszystkie swoje rzeczy z powrotem. Następnego dnia pojechali razem do lekarza. Obracał wyniki badań, oglądał zdjęcia USG, cały czas potrząsał głową i powtarzał. Niewiarygodne. To po prostu niewiarygodne. Cóż, młodzi, muszę was pogratulować. Czegoś takiego jeszcze w mojej praktyce nie było. Cały czas, kiedy Tatiana była podobna do małej kuli, jej mężczyźni rozpieszczali ją i chronili jak tylko mogli. Nawet nie wiadomo było, kto bardziej się starał Rusłan czy Tymur. Było jej tak miło. Wytłumaczyli Rusłanowi, że wkrótce będzie miał siostrzyczkę. Chłopiec się bardzo ucieszył, a potem zasmucił. Mamo, tato, czy teraz będziecie mnie mniej kochać, co? Tatiana go objęła. Oczywiście, że nie. Jesteś teraz dorosły i będziesz miał kogoś, o kogo będziesz się troszczył, kogo będziesz chronił. Urodziła im się wspaniała córeczka, kiedy Rusła ją oglądał, wydał werdykt. Mamo, ona wygląda jak księżniczka, Tymur zaśmiał się. Rusłan teraz będziemy musieli się postarać, żeby nasze księżniczki miały wszystko. Chłopiec spojrzał poważnie na przybranego ojca i odpowiedział. Tato, nie martw się, będę ci pomagał i na pewno sobie poradzimy. 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 Poradzimy.